Państwo przeszliśmy przez uchwały i teraz to co najbliższe, czyli komunikaty. Proszę Państwa, to jak powiedział Krzysztof Jakubowski, może była ostatnia uchwała w tym roku, a może nie. Dlatego mam do Państwa pytanie. Się okaże, że będziemy musieli zwołać sesję, a znaczy na pewno będziemy musieli zwołać sesję nadzwyczajną. Czy Państwo wolicie, od razu pytam tą sesję, żebyśmy ją robili na przykład 30 w poniedziałek, czy 2-3 styczeń? 30. No ja zaraz spróbuję, bo ja chcę po prostu wiedzieć, jak będzie z kworum, z frekwencją Państwa. I oczywiście chciałbym wtedy sesję zwołać, kiedy będę wiedział, że będziemy mieć kworum, a uchwałę, którą będziemy wtedy podejmować, ostrzegam, musimy podjąć. W związku z powyższym pytanie, kto z Państwa jest za datą 30 grudnia? A 2 lub 3 stycznia? Proszę Państwa, więc zróbmy tak, ale żeby sprawa była jasna. Jeśli będę mógł zrobić 30 grudnia, wszystkie terminy pozwolą ustawowe, to zrobimy. A jeśli bym nie mógł, to wtedy ostrzegam, że będzie drugi część. A może się okazać, że i było 8, no trudno powiedzieć. Wszystko zależy, kiedy nam Rada Miasta na 99% uchwali budżet, ale pewności nie mamy, to raz. A dwa, nie wiemy, kiedy dostaniemy powiadomienie. Jeśli go dostaniemy natychmiast zwyczajowo na 2 lub 3 dzień, to zdążę zwołać sesję na 30 grudnia bez problemu. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, budżet zostanie uchwalony w dniu jutrzejszym. Na pewno. Ale dopóki nie będzie uchwalony, to ja wolę dmuchać na zimne. Ja nie są przeciwko. To chyba nie ma. Wiem, że się wydarzy jakaś katastrofa. To jest. A też szykujemy się powolutku na 30 wstępnie, to żeby Państwo wiedzieli. Dobrze, to jest jedna rzecz. Teraz druga rzecz. 24 grudnia jest taka wigilia w Żaczku między albo 11 albo 12 robiona dla Żaczku. To jest robiona wigilia przez... Nie. To jest, nie wiem, nie, przyznam szczerze, nie pamiętam, czy bezdomni, czy emeryci, już proszę mi wybaczyć, ale bezdomni, to jest za pomoc. I w związku z tym, że nasza dzielnica wspiera to wydarzenie, to zapewne dostaniemy zaproszenie. Pytanie, czy ktoś z Państwa radnych może wtedy pójść i reprezentować dzielnicę. To chyba bardzo dziękuję. Pani Renata Gałka, która dzwoniła do mnie, no byłaby, bylibyście zaszczyceni, gdyby ktoś przyszedł. Proszę mi teraz nie odpowiadać, być może mi ktoś odpowie przed Wigilią. Tak jak mówię, to jest w godzinach południowych, około godziny trzeba sobie zarezerwować. A kiedy jest niedziela? Tak, w poniedziałek, czyli 24. Dokładnie w Wigilię. To przed świętami. Tak. Dziękuję za podpowiedź. Szanowni Państwo, bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna rzecz. Kuriery, jak Państwo widzicie, część jest wypakowanych z papierów. To są te w sekretariacie tutaj na stole i na krzesełku obok skrytek. To są kuriery, które są przygotowane tylko na teren Półwsia Zwierzynieckiego. Ponieważ różnica między kurierem na Półwsie Zwierzynieckie a te dalsze części polega na tym, że do tych kurierów włożyliśmy informacje o spotkaniu z mieszkańcami. I uwaga, 14 stycznia o godzinie 19 tu w 31 szkole jest spotkanie z mieszkańcami Rada Dzielnicy Zwikit, radni, którzy przyjdą i będzie to informacja na temat wprowadzenia strefy płatnego parkowania od 1 lutego na Półwsiu Zwierzynieckim. Pracownicy z Zwikitu będą do dyspozycji mieszkańców, będą odpowiadać na wszelakie pytania, szczególnie związane z tym, jak wniosek złożyć, kto ma uprawnienie mieć abonament, kto nie ma. Zła wiadomość dla Państwa radnych, radni dzielnicy siódmej, jak i innych, nie będą mieli żadnych ułatwień w parkowaniu na Półwsiu. Co oznacza, każdy kto przyjedzie autem, będzie płacił w parku masz. Szanowni Państwo, to żebyście wiedzieli, to spotkanie jest dość ważne, próbujmy go wypromować. Radnych z Półwsia, proszę czy tych, którzy zabierają kuriera, zabrać stąd z tymi łatkami. Bardzo proszę jeszcze o chwileczkę, ja już naprawdę kończę. Proszę Państwa,
projekt, czy jest szansa, że jest, znaczy, jak słyszymy jutro, budżet miasta będzie uchwalony, no i jest mała zagwózdka, nie ukrywam, którą musimy rozwiązać również jako radni dzielnicy zaraz po uchwaleniu tego budżetu, a mianowicie budżet partycypacyjny. Rada Miasta i Pan Prezydent będzie przeznaczał pieniądze na budżet partycypacyjny na 2014 rok. Co oznacza, że w przyszłym roku będą kolejne pieniądze do podziału dla mieszkańców. A to znaczy, że od stycznia bierzemy się do pracy nad wyznaczeniem procedury, ponieważ część tego budżetu dostają dzielnice, a część będzie ogólnomiejska. I to, co dostaniemy jako dzielnice, to my będziemy zobowiązani de facto przeprowadzić z sukcesem cały ten proces. Pilotaż przeprowadziliśmy z dużym sukcesem, jako możemy śmiało powiedzieć, jako najlepiej przeprowadzony pilotaż w Krakowie i myślę, że i tym razem nam się uda. Ale jest też pewien mały, jeszcze skromny problem, który może polegać na tym, że nie wiemy jeszcze, jaka będzie formuła, może Andrzej nam odpowie, przyznawania tego budżetu dla dzielnic. Czy to jest kwota, która jest, czy ona jest jako dodatek do kwoty danej przez dzielnicę? Bo to jest bardzo ważne. Nie wiem. Więc mogę powiedzieć na temat budżetu, że pan przewodniczący ma jeszcze jakieś kwestie. Znaczy, skoro pan przewodniczący zaczął od budżetu partycypacyjnego, to w przypadku naszej dzielnicy tak naprawdę skorzystamy, mam nadzieję, podwójnie. Dlaczego podwójnie? Dlatego, bo w poprawce Platformy Obywatelskiej, która dzisiaj przez komisję została zaopiniowana pozytywnie, a jutro raczej na 100% zostanie przegłosowana pozytywnie. Dlaczego? Dlatego, bo w klubie jest prowadzona dyscyplina i to jest prowadzona jednogłośnie w związku z powyższym. Nie wyobrażam sobie, żeby nie została przegłosowana. Są trzy kwoty, czy powiedzmy trzy rodzaje pieniędzy przeznaczonych na budżet partycypacyjny plus jeszcze czwarta kwota przeznaczona na środki dla dzielnic. Także pierwsza kwota to jest 3 miliony złotych, to jest budżet partycypacyjny ogólnomiejski, to jest pilotaż na skalę miasta Krakowa, bo w Krakowie to nie było jeszcze realizowane. Druga kwota to jest 1,5 miliona złotych, to jest przeznaczona kwota na budżet partycypacyjny na poziomie dzielnic. Jak ta kwota będzie dzielona, w tej chwili nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, dlatego procedura jeszcze nie istnieje, aczkolwiek najprawdopodobniej w styczniu, w lutym będzie tworzona i zgodnie z mojej wiedzy dzielnice będą miały spory udział przy tworzeniu tej procedury. Ja doradzę, jak pozwolę być słowo, żeby może lepiej nieprzygotowane dzielnice nie stawały za dużo kwot. Najprawdopodobniej, bo w tym kierunku, ale mówię, to jest hipoteza, to znaczy to nie jest pewność, najprawdopodobniej to będzie tak, że zostanie podzielona kwota na dzielnice określone i każda dzielnica dostanie daną kwotę do zrealizowania, a te dzielnice, które nie będą chciały w tym projekcie wystartować albo nie będą mogły, potrafiły, po prostu tej kwoty nie skonsumują, ona zostanie przeznaczona na te, które będą potrafiły tą kwotę skonsumować. I to jest drugi powiedzmy rodzaj budżetu partycypacyjnego, czyli tutaj jest to istotne, co powiedział pan przewodniczący. Nasza dzielnica zdecydowanie najlepiej wypadła w Krakowie i stawiana jest za wzór tak naprawdę, jak to powinno być robione. I tu jest duża zasługa pana przewodniczącego, bo to dzięki jego pracy, zaangażowaniu, ale również pomocy inteligencji. Nie mówię za długo, bo to jest stosunkowo niski sufit. Pan przewodniczący mógłby sobie guza nabić. Ale tak naprawdę, no, gdyby nie pan przewodniczący, to prawdopodobnie by to tak nie wyszło, jak wyszło. I z tym jest związana trzecia kwota, to znaczy w poprawce Platformy Obywatelskiej dla dzielnic, które realizowały budżet w 2013 roku, czyli w obecnym, i które zrealizowały ten budżet partycypacyjny dobrze, a tak jak powiedziałem, nasza dzielnica zrealizowała go najlepiej w mieście, jest przeznaczona kwota 350 tysięcy złotych jako rodzaj refundacji po prostu. Czyli w przypadku naszej dzielnicy tak naprawdę mamy szansę powalczyć o pieniądze trzy razy na budżet partycypacyjny. Gdybyście się nie martwili jedną procedurą, to zawsze. To tak w dużym skrócie, jeżeli chodzi o budżet partycypacyjny, tyle. Nie wiem, mogę Państwu przedstawić to, co udało się mnie wprowadzić do poprawki klubowej Platformy Obywatelskiej, oprócz oczywiście zadań, które już istniały w budżecie, typu zakończenie projektowania piątego etapu Królowej Jadwigi, czy rozbudowa przedszkola przy Emaus, gdzie mam nadzieję, że po wydarzeniach, które miały miejsce w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, bardzo burzliwych wydarzenia, faktycznie ta rozbudowa w 2014 roku się rozpocznie, jako że pan dyrektor
publicznie dał słowo honoru i mnie i panu przewodniczącemu, bo dyskusja była naprawdę bardzo burzliwa i do tego stopnia, że pozostali dyrektorzy byli zaskoczeni moim wystąpieniem na komisji, że on jest jak najbardziej za tym, żeby to zrealizować i że on obiecuje, że w 2014 roku tą realizację rozpocznie. Jak będzie, zobaczymy. Oprócz tego do poprawki wprowadziłem przebudowę Królowej Jadwigi i rozpoczęcie projektowania szóstego etapu, czyli równocześnie będzie projektowany piąty i szósty etap i wykonanie też według uzgodnień z IKIT-em ma być najpierw piątego, a zaraz od razu szóstego etapu, to znaczy koncepcja jest taka, że w 2014 roku zostanie zakończony projekt piątego etapu i zakończony projekt szóstego etapu. Od 2015 roku rozpoczyna się realizacja piątego etapu i zaraz potem szóstego etapu. To znaczy po prostu idziemy jednym ciągiem i to zostało zapisane w budżecie, jak i w WPF-ie. Następnie udało mi się wprowadzić budowę deptaku od ulicy Kościuszki do ulicy Posza na Wale Rudowy. Uzgodnienie i dokumentacja, tutaj kwota jest zerowa, jako że po prostu najprawdopodobniej w 2014 roku nie będą potrzebne na to żadne środki, bo to będą kwestia uzgodnień wodnoprawnych i tak dalej. Niemniej jakby były potrzebne, no to w trakcie roku też można tę poprawkę wprowadzać. Udało mi się wprowadzić remont skweru Konika Zwierzynieckiego. Tutaj pan radny będzie zachwycony z kwotą 650 tysięcy i ponieważ ten projekt tak naprawdę wzbudza entuzjazm wszystkich i radnych i prezydenta, to zakładam, że w najbliższym roku to zostanie faktycznie wykonane. O budżecie partycypacyjnym już mówiłem. Zostały też zwiększone środki na zadania kojarzone z zakresem podróbowanych chodników dla dzielnic. Jest to kwota 1 800 000, czyli łatwo policzyć na każdą dzielnicę, wypada po 100 tysięcy złotych. Są dodatkowe pieniądze. Udało się również w programie nakładek asfaltowych tutaj to była rodzaj kompromisu, to znaczy by nic do śmiana nie robić przebudowi, żeby to nie kosztowało 5 milionów złotych, to wymienić po prostu nakładkę asfaltową za kwotę około 400 tysięcy złotych i pan dyrektor Marcinko się zdeklarował, że jest to jak najbardziej do zrobienia i ta kwota 400 tysięcy złotych jest w tym programie nakładek asfaltowych, gdzie Platforma na to przeznaczyła 15 milionów. Udało się, znaczy mam nadzieję, że się uda. W programie Smocze Skwery też w przyszłym roku jest uwzględniona nasza dzielnica, no to była kwota gdzieś około najprawdopodobniej 800 tysięcy milion złotych, także zakładam, że tak powiem, udałoby się to zrealizować, aczkolwiek to jest wszystko projekt i plan. Jak pan prezydent to będzie realizował, to zobaczymy. Teraz w programie rewitalizacji boisk przyszkolnych na terenie dzielnic udało mi się umieścić boisko przyszkolne na 48, czyli jeżeli się, że tak powiem, uda z tego programu to zrealizować, a on znajduje się w tym programie, tym samym dzielnica będzie miała więcej pieniędzy na inne rzeczy, jako że po prostu zostanie to zrobione z pieniędzy miejskich. Poza tym... Przepraszam, że wyszłam słowo. Też trzeba dać jakieś pieniądze. Proszę panią, likwidacja smogu to jest program ogólnokrakowski, to i urząd to nie tylko ogólnokrakowski, ale a nie nasze dzielnice. Mogła się przyłączyć w racji. Nie musi. Nie musi. Z takich rzeczy, które są powiedzmy luźno związane z naszą dzielnicą, aczkolwiek też są związane, udało się umieścić w budżecie miasta kwotę 100 tysięcy złotych na organizację wystawy dzieł Jacka Malczewskiego znajdujących się w galeriach lwowskich, a jest to dosyć ciekawe dlatego bo myślę, że w naszej dzielnicy ulica Jacka Malczewskiego, ponieważ Jacek Malczewski był kiedyś mieszkańcem naszej dzielnicy, a po czasie w przyszłym roku jest 85. rocznica śmierci Jacka Malczewskiego i zakładam po rozmowach z dyrektorem Niezawodowskim, że tą wystawę się uda naprawdę zorganizować, bo jest dobra wola radnych miasta Lwowa, z którymi osobiście na ten temat rozmawiam, jest dobra wola dyrektora Muzeum Historycznego i są pieniądze na to. Proszę? Malczewskiego? Zaryzykuję twierdzenie, że wszystkie muzea w Polsce nie mają tyle Malczewskiego, co znajduje się w lwowskich galeriach. Ale to jest ryzykowne twierdzenie, ale jest tam naprawdę sporo dzieł Jacka Malczewskiego. Także zakładam, że może się tą, niemniej jednak udało się tą kwotę z budżetu znaleźć. Udało się też powiększyć kwotę na wydatki bieżące zespołu Krakowia Danza, który blisko współpracuje z Willą.
Londycjusza i tam po części ma swoją siedzibę. A poza tym pani dyrektor też mieszka po naszej dzielnicy jest. Udało się w programie Radosna Szkoła umieścić szkołę podstawową numer 72 przy Modrzewiowej. To jest ogólnomiejski program z naszych szkół, tylko szkołę przy Modrzewiowej udało się umieścić z kwotą wstępnie zapisaną na 100 tysięcy złotych. Żadna inna szkoła nie spełnia kryteriów po prostu. To jest jedyna szkoła. Z kwotą wstępnie zapisaną na 100 tysięcy złotych, aczkolwiek ta kwota jeszcze może ulec zmianie, bo to było jedno z zadań. Ja uzupełnię. Program negocjacja dzisiaj. Program Radosna Szkoła polega na tym, że tą kwotę, którą Rada Miasta przeznaczy, taką samą kwotę przeznaczy budżet państwa. W związku z tym szkoła dostanie około 200 tysięcy na te realizację. Ta kwota 100 tysięcy jest kwotą wstępną, dlatego bo właśnie między innymi na tym zadaniem jeszcze trwają negocjacje z panem prezydentem. No i dofinansowanie dla dzielnic uczestniczących w budżecie partycypacyjnym roku 2013, no to o tym już mówiłem. To są zadania, które zostały umieszczone no, w dużej części dzięki moim staraniom w poprawce ogólnoklubowej Platformy Obywatelskiej, ponieważ tak jak powiedziałem, w zasadzie przegłosowanie tej poprawki jest praktycznie rzecz biorąc pewne. No to należy się tylko, że tak powiem, to już moja rola pana przewodniczącego, a nas wszystkich mieszkańców również, żeby pan prezydent po prostu to zrealizował, a jak wiecie, w przeszłości z tym różnie bywało. To ja jeszcze kolejne komunikaty mam dla pana. Przepraszam, ale ledwo mówię, bo przez ponad 3 godziny odpływałem poprawki. Teraz pan Krzysztof Kraczek, proszę. Odnośnie budżetu partycypacyjnego, czy to zadanie ma być realizowane w 2014, wybór i realizacja w 2014? Tak. Niestety tak, a z drugiej strony niestety, no bo chcemy pieniądze. A przepraszam, jeszcze jedna rzecz dosyć istotna dla dzielnic, ale dla naszej dzielnicy, ale dla wszystkich dzielnic w Krakowie. W dniu dzisiejszym Komisja Statutowa przyjęła i przegłosowała pozytywnie projekt nowego statutu dzielnic. W związku z powyższym na najbliższej komisji już będziemy opiniować 18 uchwał, jako że każda dzielnica musi mieć uchwalony statut odmienną uchwałą. Najbliższa komisja jest za 2 tygodnie, jak nie pamiętam, czy jeszcze w roku 2013, czy zaraz na początku 2014. No i po zaopiniowaniu tych projektów statutów przez komisję zostanie to wprowadzone w Po zaopiniowaniu tego przez komisję zostanie wprowadzony pod obrady Rady Miasta i przegłosowany. Najprawdopodobniej na 90% nowe statuty dzielnic zostaną przegłosowane w styczniu. Jak nie w styczniu, to najprawdopodobniej to w lutym, ale na 90% będzie to styczeń. Jest tam też dosyć istotna zmiana dotycząca nas wszystkich, to znaczy termin wyboru do Rady Dzielnicy i do Rady Miasta będzie jeden i będzie 16 listopada 2014 roku. Czyli chodzi o coś odnośnie statutów? Tak, mam jedno pytanie. W jaką stronę poszedł projekt? Czy będzie ograniczona kategoria dróg, na której dzielnice mogą realizować swoje zadania, czy... Będzie ograniczona kategoria dróg, na której dzielnice mogą, że tak powiem, realizować swoje zadania, aczkolwiek zostawiona zostanie też furtka, że dzielnica się zdeklaruje i przeznaczy pieniądze na całość inwestycji na danej drodze, na przykład wojewódzkiej, to wtedy będzie mogła tą inwestycję zrealizować, to proszę sobie zdawać z tego sprawę, że to są najczęściej dziesiątki milionów złotych. Ale chodniki realizujemy teraz, prawda? W proporcji wydatków na nie będzie możliwości robienia chodnika po 20, czy po 30, czy po 50 metrów. Jeżeli dzielnica znajdzie środki na cały chodnik, to wtedy go będzie mogła zrealizować. Dobrze, ja dam kolejny komunikat. Szanowni Państwo, została przyjęta. Najprawdopodobniej w tym kierunku. Zarządzenie prezydenta też, tak? Odnośnie dzielnicowych centrów organizacji pozarządowych, możliwości stworzenia. Zarząd na styczeń mniej więcej przygotuje Państwu propozycję projektu uchwały odnośnie utworzenia takiego dzielnicowego centrum organizacji pozarządowych. Negocjacje są prawie na zakończeniu. To będzie polegało tylko na tym, że otworzymy sieci do dzielnicy ewentualnie dla organizacji pozarządowych, co jakiś czas spotykać, jak i również będzie ta uchwała dotyczyła Klubu Kultury Przegorzałych, który również chce się przyłączyć. I w naszej dzielnicy, w związku z tym, że nie mamy oddzielnego pomieszczenia, które moglibyśmy oddać do dyspozycji organizacji pozarządowych, ale chcemy im ułatwić możliwości działania. I taką uchwałę zarząd przygotuje na tą styczniową
właściwą sesję. Jeżeli ktoś z Państwa na przykład uważa, że na przykład Klubie Kultury Chełm, czy Wola, też taka potrzeba istnieje, to proszę, żeby mi powiedziano o tym, to możemy z kierownictwem porozmawiać o tym klubu. Tylko pytanie, czy są tam organizacje, które w ogóle chcą się spotykać na terenie klubu. To tylko tyle, żebyście Państwo wiedzieli. Jeszcze jedna rzecz, jesteśmy zobligowani do przeprowadzenia debaty o bezpieczeństwie w naszej dzielnicy. Tą debatę odbędziemy w styczniu z mieszkańcami w obecności różnych służb. I ja osobiście zaproponowałem na spotkaniu z panem prezydentem, żebyśmy w naszej dzielnicy spróbowali przeprowadzić debatę na zasadach warsztatowych, żeby dokonać analizy bezpieczeństwa, czyli zagrożeń bezpieczeństwa w naszej dzielnicy z mieszkańcami razem w formie warsztatowej. Z prostej przyczyny, jeżeli zaprosimy na przykład 100-150 mieszkańców, miejmy nadzieję, że chciałoby przyjść na taką debatę z całej dzielnicy i zaczną być pytania pojedyncze do policji, do straży miejskiej, to raz, że spotkanie będzie trwało bardzo długo, a dwa, nie zdiagnozujemy problemów, które mieszkańcy, że tak powiem, mają, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. To jest moja propozycja. Jeżeli jak do tego podejdziemy, to od nas będzie zależało. Wyślę Państwu jak najszybciej maila na ten temat. Bardzo proszę, żeby mi zwrotnym mailem zgłosiły się osoby, które chcą pomóc w organizacji tej debaty i w takim doraźnym zespole, który zajmie się organizacją tej debaty, ustalimy w jakim to charakterze ma wyglądać ta debata. W każdym razie taka debata powinna być, wydaje mi się, że w styczniu. To jeszcze oczywiście uzgodnimy. I ostatnia rzecz, pan prezydent Jacek Majchrowski objął honorowym patronatem nasz konkurs o nazwie Nasz Szykownik. Konkurs będzie rozpisany prawdopodobnie jeszcze przed świętami, aczkolwiek nie ma to już znaczenia, czy przed świętami, czy w okresie międzyświątecznym, a noworocznym. Rozstrzygnięcie tego konkursu jest planowane na koniec lutego, początek marca. Na dzień dzisiejszy rozmawiałem z radnymi, którzy do tej pory w tego typu przedsięwzięcia się angażowali. Zaproponowałem, żeby byli w komisji konkursowej, ale też oczywiście w tej komisji, mam nadzieję, będzie pani wiceprezydent Koterbowa, jak i pani profesor Anna Franta z Politechniki Krakowskiej, ktoś z Uniwersytetu Rolniczego. Jeżeli ktoś z Państwa, z którym nie rozmawiałem, a czuje, że chce wziąć udział na jakimkolwiek etapie tego konkursu, to również proszę o to, żeby się do mnie zgłosić. Prześlę mu regulamin też tym wszystkim Państwu wyślę, tylko on jest w tym momencie przez panią profesor dopracowywany. Jak to tylko dopracuję, to prześlę. To jest to. Szukam jeszcze w głowie, co jeszcze. To jest w zasadzie wszystko. Gdzie z mojej strony, kto z Państwa ma jeszcze jakieś komunikaty, proszę bardzo. Proszę bardzo. Serdecznie zapraszam na Komisję Infrastruktury w dniu 13 stycznia około godziny 18:15 tuż po Komisji Ochrony Środowiska, jak mi nie ma. 14 stycznia, tak? Tak jak się omawialiśmy dwa tygodnie przed sesją. O której godzinie macie? 18:15. No ale to o 19:00. Tak, tu będzie w szkole spotkanie, a potem komisja przejdzie na spotkanie. 14 stycznia o 18:15. Łukasz, znamy. Przepraszam, jeszcze jedno, żebyście Państwo wiedzieli. Zarządy są tydzień wcześniej przed sesjami we wtorki. O 18:00. Czyli nie czwartka. Przesunąłem o te dwa dni, dlatego że niektórzy z Państwa są niezadowoleni, że za późno dostajecie projekt uchwał. W związku z czym przynajmniej o te dwa dni wcześniej będziecie. Proszę, Łukasz. W związku z tym, że mamy harmonogram sesji i w takim razie powstaje ten termin, który zaproponowałem tej styczniowej Komisji Bezpieczeństwa 9 o godzinie 17:30 razem z panem przewodniczącym. 9 stycznia. O godzinie? 17:30, jak zawsze. Tak, rozmawialiśmy, bo mi wpadło wątpliwość, jeżeli sesja miała być w innym terminie, czy jakoś bliżej, to wtedy się musi zmieniać. Więc zostaje to, co ustaliliśmy na komisji. No, przypominam, 9 stycznia. Marzenka. Ja chciałam zaprosić na komisję sportu również 9 stycznia o godzinie 19:00. Termin komisji, tak, ustalaliśmy godzinkę przed infrastrukturą. 17:00. To komisja. Jeszcze jestem, że jestem przy głosie, gdyby Państwo mieli chęć i potem do 22 stycznia o 19:00 te popry. Czy film Szara Służba o krakowskiej szarze? Będzie w sobie. Kiedy to jest?
Szybko mi jest, że muszę to powiedzieć, ale mam poważne problemy z frekwencją na komisji planowania etyki. Spotkania są raz w miesiącu, trwają maksymalnie godzinę. Są 18, gdzie już tak powiem, może aż tak kolidować. Gdyby nie to, że Paweł Kawiar przystąpił do komisji, wiele się nie było z takiego problemu. W wielu komisjach jest nawigacja, czy problem na infrastrukturę, czasami jest ten problem. Możemy to przyspieszyć, możemy to opóźnić. Jak Szanowni Państwo, to ma propozycję, bo jestem premier również są w infrastrukturze. Mam prośbę do przewodniczących. Mam problem do wszystkich przewodniczących komisji. Bardzo proszę mi, prośbę mam, proszę mi przekazać, kto tak naprawdę ma taką absencję, że jeżeli tak, to ja porozmawiam z poszczególnymi radnymi z prośbą, że może zechcą zrezygnować z danej komisji. Ale radni wiedzą dużo. Ale ja nie wiem, mogę sprawdzić oczywiście wasze protokoły i listy dogłębnie, ale jeżeli wy wiecie, to prościej wam puścić do mnie maila tutaj do dzielnicy, że dany radny nie chodzi od pół roku czy od roku na komisję, ja osobiście z nim porozmawiam, poproszę o rezygnację. Możemy to przyspieszyć, będzie możemy opóźnić, no może tak powiem, nie czy 18. Powiedzmy o godzinę. Ja mówię, że potwierdzę w wersji pierwszej, nie? Wszystko jedno. Jeżeli Krzysztofiec przygłosi, to też prośba, jakbyś ustalał termin komisji. Myślę, że te czwartki przed sesją są dobre. To może to dobry jest termin. Potrzebujcie je, bo wiadomo o co chodzi. Chodzi o buzetki. Słuchajcie, szanowni państwo, żeby komisja planowania jak najpóźniej, ale nie na tyle późno, żeby nie zdążyła się zorientować w temacie. Ale wiemy, że czekamy na ten buzet. To usprawnia nam pracę. Pan Paweł Kęcisz. Ja chciałem zaprosić w styczniu Komisję Edukacji na 16 stycznia na wyżej 19. Która będzie mieć 16 stycznia? Ja zanim... 16 stycznia. Tak. Wszyscy mają w tym jednym... A, kultura. Też 16 stycznia. Tak. Tak. A godzinę, bo na mnie już wszystko opadnie w ruszu. Szanowni Państwo, zanim wypowiem ostatnie zdanie. Szanowni Państwo, zanim wypowiem ostatnie zdanie o zamknięciu sesji, to chciałbym Państwa prosić, że po tym zdaniu będzie 5-minutowa przerwa i proszę, aby nie rozchodzili się radni, tylko wrócili za 5 minut już poza sesją. Szanowni Państwo, zamykam 48 obrady, ale mieszkańcy chcieli głosu. Zgłaszali Państwo do głosu? Nie, ja bym udzielił głosu. Tak? No to jeżeli Pani jeszcze chce, wywołaliście Panią, w związku z tym proszę bardzo, jest mieszkańca, chcę zaraz. Proszę dzisiaj. Chciałabym Państwa prosić, jeżeli tyle pieniędzy jest na przyszły rok, może by dzielnica mogła nas w tym projekcie wewnętrznym budynku wesprzeć. Powiem Pani na to od razu, nie może wesprzeć dzielnica z publicznych pieniędzy, nie może przekazać pieniędzy. Mówię Pan, że dla... Ja zrozumiałam, że to dla mieszkańców. Nie, ale żeby Pani zrozumiała, tak? Dla mieszkańców, ale na wszystkie cele związane z publicznym... Publiczne. Ale proszę mi dać odpowiedź, na publiczny cel, nam nie wolno z pieniędzy publicznych, mamy takiego umocowania prawnego, wesprzeć choćby najmniejszą złotówką osoby fizycznej, ani organizacji osób fizycznych. Organizacje tylko pozarządowe możemy wzmocnić w tak zwanym konkursie grantowym. Nie mamy tej możliwości po prostu prawnie przekazania pieniędzy. Nie mamy. A ten konkurs? Konkurs jest organizowany przez jednostkę miejską, Dworek Białostrąd. Przez jednostkę miejską ja mogę przekazać pieniądze na konkurs, który organizuje dzielnica, bo patronatem prezydenta. Ale to Pani musi wynegocjować z Panem prezydentem, chcąc coś takiego. Ja dlatego Pani kiedyś to opowiem. Szanowni Państwo, zamykam 48. sesję Rady Dzielnicy Śródmieścia. Za 5 minut proszę Państwa o powrót na salę. Bo będę chciał Państwu...